Warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy w tym fragmencie. Po pierwsze, Święty Paweł pisze, że nie jesteśmy już e, e, obcymi przybyszami, ale jesteśmy współobywatelami i domownikami. Nie jesteśmy dla Pana Boga jakimś obcym. Nie jesteśmy dla Pana Boga jakimś przybyszem z daleka, e, ale dla Pana Boga jesteśmy e, domownikami. Jesteśmy kimś, kto razem z nim mieszka. Jesteśmy kimś, kto. Kto razem z nim dzieli życie, bo Bóg wpierw zechciał dzielić to życie z nami, właśnie posyłając swojego syna, który stał się człowiekiem i który dzielił to życie z nami, i który doskonale wie, czym jest życie ludzkie, bo żył tutaj pośród nas, na ziemi. To jest jakaś niesamowita treść, którą niesie to dzisiejsze czytanie, że jesteśmy domownikami Boga. Bycie domownikiem to znaczy właśnie zamieszkiwanie, to znaczy dzielenie wspólnej przestrzeni, to znaczy dzielenie wspólnego życia. I właśnie w taki sposób też no, dzielimy swoje życie z Panem Bogiem. Bóg dzieli swoje życie z nami. To jest jakaś niesamowita prawda do odkrycia w tym fragmencie, który czytamy dzisiaj. A druga taka rzecz, która pojawia się też w tym czytaniu, że to święty Paweł mówi właśnie, że ta budowla rośnie. To jest trochę takie, taki dziwny obraz, no bo jak budowla rośnie. Raczej nikt nie widział budowli, która rośnie. Można powiedzieć, że rosną mury wtedy, kiedy budynek jest budowany, wtedy, kiedy jest w trakcie różnego rodzaju prac, ale wtedy, kiedy on zostanie wykończony, to on już nie rośnie, jest już w stanie koń, końco, końcowym, zakończony jest etap budowy. Święty Paweł mówi, że jest budowla, która rośnie. Właśnie Tą budowlą jest Kościół, i ten Kościół właśnie rośnie, rośnie przez naszą wiarę, rośnie przez naszą miłość, przez nasze zaangażowanie, przez nasze tworzenie i budowanie tego Kościoła. To jest też taki niesamowity obraz, który, który dzisiaj widzimy w tym fragmencie Ewangelii. Jesteśmy domownikami Boga, tak jak pisze święty Paweł, a jednocześnie właśnie też kończy ten fragment listu, mówiąc, że też wznosimy się we wspólnym budowaniu, by. Stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Z jednej strony, właśnie jesteśmy już w jakiejś rzeczywistości domu, rzeczywistości mieszkania z Bogiem, a z drugiej strony, nieustannie, nieustannie w swoim sercu mamy też budować mieszkanie, budować dom, tak żeby Bóg jeszcze bardziej, mocniej, pełniej i doskonalej też zamieszkiwał w naszym sercu. Słońce wschodzące nad górą, na której minionej nocy modlił się Jezus, oświetla nam dwa wymiary, dwa kierunki chodzenia za Jezusem, dwa kierunki bycia apostołem. Pierwszy to wchodzenie za Jezusem na górę, bycie na wyciągnięcie Jego ręki, na Jego skinienie, bycie w zasięgu Jego głosu, bycie przy Jezusie, który się modli i który powołuje. Ale drugi wymiar to schodzenie za Jezusem z góry ku tym, którzy przychodzą do Jezusa, aby u niego upraszać uzdrowienie, uleczenie. I bez tych dwóch wymiarów nie ma apostołowania. Bez tych dwóch wymiarów nie było tego apostołowania 2000 lat temu, bez tych dwóch wymiarów nie ma apostołowania dziś. Co pozostaje? Pozostaje jakaś przerażająca karykatura kościoła w postaci Stowarzyszenia, y, rekonstrukcji, rytuałów i obrzędów sprzed 100, 200, 300, 500 tysiąca lat, a z drugiej strony pozostaje jakaś samozwańcza, w gruncie rzeczy narcystyczna organizacja charytatywna. Dlatego dajmy się oświecić y, promieniom Słowa Bożego, promieniom tego słońca wschodzącego z wysoka, Chrystusa, i módlmy się za nas, módlmy się za Kościół. Przyzywajmy też patronów dzisiejszego święta, apostołów Judy i Tadeusza, aby modlili się za nas, aby tych dwóch wymiarów kontemplacyjnego i czynnego nigdy, nigdy w nas, nigdy w całym Kościele nie zabrakło. Jeśli chcesz, żeby nasze nagrania były lepiej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.